Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Dzisiaj mam dla was lejsy nowe z megapaki o smaku wędzonej kiełbaski. Znalazłem je w Biedronce, kosztowały 5,50. Z tego co mi wiadomo, jest jeszcze smak sera żółtego. Ja tego sera żółtego niestety nie znalazłem. Ja tą wędzoną kiełbaskę znalazłem akurat w poznańskiej Biedronce wyjątkowo na urlopie. Te lejsy są na oleju palmowym i słonecznikowym w zmiennych proporcjach. Nie wiem, czy jest mi koniecznie do życia potrzebna taka wielka paczka. 5,50 to dosyć dużo jak na Biedronkę. Zdarzała się ta gramatura w cenie 4 zł, jeżeli mnie pamięć nie myli. Pachną jakby miały być bekonowe, to się zaraz przekonamy. Lejs, wędzona kiełbaska, smacznego. Ale dziwne wrażenie. Co to jest? Są słodkie, są trochę bekonowe, ale jest tu jakiś dziwny smak, który mi się tu wkrada. Ewidentnie się wyróżnia, ale nie jestem w stanie określić, co to jest. Na samym początku chciałem powiedzieć, że są cytrynowo-pomarańczowo-mandarynkowe. Co to jest? Teraz czuję posmak bobu? What? Bardzo nietypowe. Pomiędzy tą słodyczą, a byciem smakiem bekonowym przypominają mi jakimś cudem trochę soczysty letni pomidor z lejsów. Jeżeli ktoś tamte próbował, to może mieć mniej więcej pojęcie, o czym staram się powiedzieć. Czy są koniecznie kiełbasiane? Nie wiem. Ja czuję bób. Co najlepsze, nie są złe. Tego chyba jeszcze nigdy nie powiedziałem. Same w sobie nie śmierdzą. Smakują, jakby miały śmierdzić. Tą stronę jeszcze nie było. Może najlepiej będzie to opisać jako przytłumiony smak bekonowy. Musicie sami ich spróbować. Zaraz się okaże, że jednak zjem całą. Już po większej ilości ewidentnie smakują, jakbyście jedli bób. Moim zdaniem nietypowy smak. Dawno się chyba taki jakiś dziwny dziwoląg nie pojawił. Opakowanie jest rdzawo-brązowe. Bardzo prosta grafika. Nie ma co się rozwodzić nad tematem opakowania. Jeżeli chodzi o smak, bardzo mocne 8. Koniecznie bardzo ze swojej strony polecam, żebyście spróbowali ich sami. Chciałbym się od was dowiedzieć w komentarzach, co to jest ten środkowy smak, który ja czuję pomiędzy jednym a drugim, o których wspomniałem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o smak wędzonej kiełbaski od lejsów. Ja jestem Marcin. Na razie.